Szanowni Państwo, znajdujemy się na Wadowickim Rynku, gdzie środowiska narodowe jak co roku przeprowadzają akcję Kwiaty Wołynia dla upamiętnienia ludobójstwa wołyńskiego. Kwiat lnu jest rośliną, która rośnie na Wołyniu. Kwitnie właśnie w lipcu, kiedy dochodziło do rzezi wołyńskiej. Symbolizuje czystość i niewinność ofiar, które ginęły z rąk ukraińskich szowinistów z OUN-UPA. My jako Polska bardzo pomagamy Ukrainie w jej wojnie z Rosją obecnie. Niestety nie idzie za tym zmiana polityki historycznej Ukrainy. Co gorsza, nadal czci się zbrodniarzy, jakimi byli Stepan Bandera i Szuchewicz. Nadaje się im imiona ulic, stadionów, stawia się im pomniki. Jako Polacy sprzeciwiamy się stanowczo temu i domagamy się po pierwsze ekshumacji ciał ofiar ludobójstwa na Wołyniu, które przebywają nadal w bezimiennych dołach śmierci i zasługują na godny pochówek. Domagamy się zaprzestania na Ukrainie kultu zbrodniarzy. Ukraina obecnie doczekała się wielu bohaterów we współczesnej wojnie z Rosją i nie ma potrzeby najmniejszej, żeby czcili dalej dwudziestowiecznych zbrodniarzy. W Polsce z kolei domagamy się penalizacji banderyzmu na równi z faszyzmem i z komunizmem oraz zakazu czerwono-czarnych flag. Oddaję głos liderowi Konfederacji Wadowickiej Tomaszowi Mrańcy. Dzień dobry. Może przypomnę, co obchodzimy 11 lipca i co się wydarzyło 11 lipca 1933 roku. Tego dnia w czasie II wojny światowej na Wołyniu była tak zwana Krwawa Niedziela, czyli kulminacja ludobójstwa przeprowadzonego przez ukraińskich szowinistów z OUN-UPA na Polakach. Tego dnia zostało zaatakowanych 99 miejscowości, gdzie ludność została torturowana oraz zamordowana w bestialski sposób. Ludobójstwo zostało przeprowadzone na terenach właśnie Wołynia, Małopolski Wschodniej, ale także Lubelszczyzny oraz Polesia. Ogólnie historycy szacują, że mogło dojść do zamordowania ponad 200 tysięcy osób, mężczyzn, kobiet, dzieci. Dlatego też, tak jak tu kolega powiedział, stawianie w rzędzie bohaterów Stepana Bandery czy Romana Suchewicza i innych jest po prostu nieporozumieniem i fałszem historycznym. Oddaję głos Marcinowi Siwkowi, który zakończy naszą konferencję. Na koniec chciałbym wszystkich zaprosić do śledzenia naszych stron internetowych oraz fanpage'ów, a także do dołączenia do naszych struktur. A teraz rozdamy symboliczne kwiaty lnu, które upamiętnią to wydarzenie. Dziękujemy. Ja jeszcze tylko dodam, że Kresy to nie tylko tragiczne wydarzenia ludobójstwa, ale to kawał polskiej pięknej historii. Stamtąd pochodzi co siódmy Polak. Wielu znanych Polaków, takich jak Stanisław Moniuszko, Tadeusz Kościuszko, Czesław Niemen, Emilia Plater. Także pamiętajmy o polskich Kresach. Dziękujemy.